Ja jestem obrońcą życia przez przyczyn. Podstawowa i pierwsza jest taka, że jestem człowiekiem. Skoro jestem człowiekiem, to uważam, że wszyscy ludzie powinni mieć niezbywalne prawo się narodzić. A dlaczego? Skoro się urodziłem i jestem już dorosłym człowiekiem, mogę korzystać, dostałem taką szansę z dobrodziejstw tego świata, z dobrodziejstw, czego to stworzył Pan Bóg, wielu rzeczy, zarówno z wind, z podjazdów, prawda, ale również takich zwykłych, jak obiad pyszny, czy herbata z kawą, bo ja jestem kawoszem. Ja z tego korzystam, to uważam jako człowiek, pierwszy element, że wszyscy powinni mieć niezbywalne prawo, to jest z tego skorzystać. Drugim elementem jest to, że jestem mężczyzną. I z tego tytułu wynika, że jako mężczyzna powinienem, mam obowiązek bronić istot słabszych. To się tyczy całego stworzenia, ale oczywiście najbardziej uszczegółowując, czyli ludzi. Czyli jak widzę, że ktoś jest słabszy ode mnie, to nie jest tak, że ja moją siłą mogę go tam zgnębić, prawda, i zgnoić kogoś, tak się kolokwialnie wyrażę, podeptać i prawda, nie. Nie, ja mam, jako mężczyzna mam obowiązek, jestem do tego powołany, żeby pomóc sobie najsłabszej. No a teraz kto jest najsłabszy? Teraz są to dzieci nienarodzone, są to niewinni ludzie, którzy no, nie są w stanie sami o siebie krzyczeć. Nie mają nawet możliwości ku temu, fizjologicznych i biologicznych. Trzeci element jest taki, że jestem osobą wierzącą, teologiem, no to już w ogóle teolog, który by się nie stał kościołem, to lepiej, żeby... No właśnie, to tak jak Pan Jezus Chrystus powiedział, jeżeli ktoś gorszy tych maluszkich, no to lepiej, żeby się zabił kamień młyński, czyli przywiesił się, rzucił z mostu to rzeki, no i to jest prawda. Chrześcijanin, który nie słucha się, albo więcej, katolik, który nie słucha się nauczania świętego kościoła katolickiego, no to jest taka Pan Jezus Chrystus powiedział, sól, która straciła smak, lepiej, że została wyrzucona. I to ja to uważam bez dwóch zdań, tutaj nie ma żadnych kompromisów w tym, bo taką drogę wybrałem. I ja mogę, prawda, mówić, że o, ciężko, coś takiego, no ale taką wybrałem drogę i ciężko nie jest, może tak, ciężko nie jest, bo jak ja byłem dzieckiem, było dużo ciężej niż teraz, teraz mam więcej możliwości i jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy jako obrońca życia i też wiem o tym, że to nie robię dla siebie tylko. Tylko dla tych dzieci nienarodzonych staram się włożyć tą cegiełkę właśnie do walki o cywilizację życia. Ja to sobie też taką zasadę w życiu, nic o nas bez nas. To znaczy w drugim człowieku, jego tutaj nie ma. Oczywiście tej zasady się nie słucham często i często niestety plotkuję. Ja tak jak powiedział ojciec święty Franciszek, że plotkarz jest tak jak terrorysta i ojciec święty Franciszek ma rację oczywiście. Spotkam się często z atakami. Nie wierzyłem w to, mianowicie jak człowiek działa, to go spotkają różne takie ataki. Ja to słyszałem, że ktoś mówił, że działam i mnie spotyka hejt. Na przykład hejt internetowy. Czy taka agresja słowna w rzeczywistości? Ja myślę sobie, niemożliwe. Jak ktoś działa, no to dobrze, że działa, bo działa w dobrej sprawie, to jak to możliwe? A to nie jest. Jest agresja i ta agresja, myślę, że póki ludzie się nie nawrócą, czyli nie uwierzą w Pana Jezusa Chrystusa, nie uwierzą Jemu Ojcu, czyli Bogu Ojcu, i nie poczują łaski Ducha Świętego, będzie trwała. Być może będzie trwała do końca życia, ale o to bym się nie martwił, bo tyle nie dożyjemy na tej ziemi, dzięki Panu Bogu. Tylko właśnie ta agresja jest, tylko ta agresja właśnie u mnie nie jest powodowana moją niepełnosprawnością, nie jest powodowana moim kolorem skóry, ale dwojako. Żeby też być sprawiedliwym, część środowiska osób z niepełnosprawnością mnie atakuje i oczywiście za moją obronę życia. Thank you.
ogląda pracy reportera doktorskiej, nie musi o niczym świadczyć. I na więcej może świadczyć minus dla ciebie w konsekwencji niż in plus. Dlaczego? No bo jeśli ja na przykład jako Bawer Aondo-Akaa wszedł, obronom pracy doktorskiej, byłem bardziej pokorny niż po obronie, no to... Tak, no właśnie, w konsekwencji, no to na sądzie ostatecznym może, no mogę po prostu z mojej winy, nie z winy Pana Boga, z mojej winy, no mogę się od Pana Boga odwrócić. Ale może być inny plus, prawda, bo to jest zawsze jest, powiedzmy, dalsza droga ku czynieniu dobra, prawda, to jest narzędzie. Ja się nawet unikam czasami, powiem szczerze, unikam dla własnego dobra jakoś takiej tytulatury. Chociaż też, żeby nie było, że jestem, że udaję skromność, tak, jestem doktorem świętej teologii katolickiej. Ja się z tego cieszę, tylko też ludzie tak to nadmuchują, myślą sobie, że za bardzo. Powiem szczerze, że pisanie pracy jest nudne i żmudne, siedzi się, prawda, i musiałem przez pół roku praktycznie, nie chodziłem ani z przyjaciółmi się nie spotykałem. Moja małżonka była wtedy bidulka, pamiętam, bo ja byłem nie do zniesienia. Właśnie to jest to. Chciałbym, żeby też ludzie to zobaczyli tak to zdroworozsądkowo, że to ci może żadnej mądrości nie dodać, ale też można dodać, na pewno wiedza. O, na pewno wiedza, że musisz przeczytać to, usiąść i przeczytać. I potem wiesz. Fascynuje się myślą Dickie Chestertona. Jego metoda obserwacji świata, całej rzeczywistości, czy to widzialnej, czy to niewidzialnej, czyli świata duchowego i Pana Boga. Pamiętam, że jak dostałem jego pierwszą książkę od zbiór esejów Obrona Świata, od mojego przyjaciela, de facto agnostyka, tak, agnostyka socjal-libertarianina. Co jest ciekawego, popełnia... I to jest w ogóle coś jakiś tak, to jest kosmos, tak? Bo on wiedział, że jestem wierzący. Przeczytał jedną z jego książek, Heretycy. Ale uwaga, mój przyjaciel właśnie zatrzymał się na tej książce. Nie przeskoczył do drugiej części heretyków, do ortodoksji. Właśnie to jest to, bo Pan Dickie Chesterton nawrócił się z anglikanizmu na katolicyzm. Ten jego anglikanizm był bardziej ateistycznym anglikanizmem niż takim właśnie. To był już faktycznie ateizm, który się dla formalności nazywał anglikanizmem. I on zaczął zadawać pytania. Czemu przez to naokoło jego przyjaciele atakują ten kościół katolicki, tak? I zaczął zadawać pytania, no ale słuchajcie, a mam takie pytanie do was. I to dosłownie. Czemu my ten kościół katolicki tak atakujemy? Za co? Oni mówią tak na studiach. Gilbert, nie, to się nie pytaj w ogóle o to, ty atakuj go. I jego przyjaciele piszą o panu Chestertonie tak, czy pisali. On zawsze czegoś szukał. On szukał, on miał taką naturę właśnie, że szukał. Że zawsze czegoś szuka. Tak, inaczej szukajcie prawdy, a prawda was wyzwoli. I pan Chesterton może szukać, zastanawiać się. To jest w tym kościele katolickim, że każdy atakuje. No i zaczął badać takie sprawy kontrowersyjne. To wszystko wychodziło właśnie jakby za potwierdzeniem, że święty kościół katolicki jest prawdziwy i ma prawdę. I się nawrócił. I teraz wymiar jego heroizmu, jego wiary jest taki, że ja rozumiem, mam przyjaciół też, którzy się nawracali, byli narkomanami, byli rozpustnikami, prawda, i tak dalej, robili różne dealerami, mam takich przyjaciół i się nawracali. I teraz właśnie panu Chestertonie jest to, że jak się nawrócił, to jego małżonka, może to będzie złe słowo, zostawiła go, ale na 4 lata. Pan Chesterton się nawrócił. Właśnie nie w młodości, tylko już, jak był naprawdę dojrzałem, w
słonnym pisarzem, właśnie to jest ciekawego. Nawrócił się? No i właśnie, to ja małżonka mówi, kochanie, no to ja sobie, no nie. A dlaczego tak było? Ponieważ do tej pory jest tak, że tam anglikanizm mocno wiąże się z przynależnością narodową angielską. Znaczy, że faktycznie w Anglii jest tak, że każdy Anglik musi być Anglikaninem. A szczególnie na początku XX wieku, albo w dwudziestoleciu międzywojennym, to jeszcze było bardziej widoczne, że Anglik to był Anglikanin, mianowicie Irlandczyk to był katolik. Pan Chesterton poszedł za wiarę na maksa. To jest właśnie na maksa, tak? Za świętym kościołem katolickim, za Panem Jezusem Chrystusem i za jego oblubienicą, świętym kościołem katolickim. Tak do tego stopnia, że mógł powiedzieć swojej małżonce, ukochanej, no, kochanie, no, to jest prawda, ja nie mogę. Ja nie mogę być dalej Anglikaninem, jak wiem, że Anglikaninem, a w praktyce, tak jak powiedziałem, ateistą. Jak ja po prostu czuję to raz, ale nawet jakby wszystko bym nie mówił, że to jest prawda. A idąc za prawdą, ja wiem o tym, że idę za prawdą. I jakby... I to jest wybór, tak, ja się zgadzam, w tym same emocje, bo muszą być, bo jesteśmy ludźmi, tak? To nie może być tylko taka sucha intelekt, tak jak kiedyś ja myślałem, ale to są również emocje i pewna też refleksja intelektualna. No i to muszą być zdrowe proporcje. I pan często w swoich książkach to pokazuje. On się nawraca i na katolicyzm, na święty kościół katolicki i nagle jego przyjaciele mówią tak. Chesterton, gdzieś ty zgłupiał w ogóle, co ty chłopie w ogóle zrobiłeś, tak? Ty Anglik jesteś papistą teraz? Dosłownie, tak, bo właśnie tam w Anglii się mówiło o katolikach, o nas papiści, tak? A nawet katolicy mówili o Anglikanach heretycy. I pan Chesterton pisze dla sprawy, że właśnie on to tłumaczy po kolei, merytorycznie, nie nerwowo, dlaczego on się nawróci. A z drugiej strony jest to książka, która ma pokazać, ma być pewnym wsparciem dla tych katolików, którzy już są w Anglii. A druga część tego nakazany sam piękny rozdział Maryja i konwertyt. I dla mnie jako taka niezwykła postać, myślę, że to jest to naprawdę postać na świecie Marii Pani. Są ludzie ateiści, którzy mówią tak, no Maria to w ogóle była dziwna kobieta, bo nie miałam w sumie męża prawdziwego, a miała męża prawdziwego, prawda? Zeszła dziwnie w stan błogosławiony, a weszła prawdziwie w stan błogosławiony, tak? No i ktoś powie sobie, no dziwne. Ale ja jak jadę na Jasną Górę, widzę obraz Marii Jasnogórskiej, to ja płaczę. Przepiękna kobieta, najpiękniejsza w całej rzeczywistości. Powiem szczerze, że dla mnie ma Najświętsza Maria Pan taki wymiar bardziej niż moja mama świętej pamięci. Myślę, że Najświętsza Maria Panna to jest mama, która była przy mnie od urodzenia. I ciągle jest. I to jest genialne wręcz, że w chwili moich kryzysów czuję już Najświętszą Marię Pannę. Myślę teraz, że Najświętsza Maria Panna wtedy przychodzi do mnie, bo też wie, jako osoba, bo jest kobietą, a więc jest osobą też, że wie o tym, że ona mnie rozbroi. To jest wymiar wiary, tak? Że właśnie w sercu, w duszy mojej, spotkanie właśnie, jakby, że Maria do mnie przychodzi, Najświętsza Maria Panna. Jakby ona mi mówi, popatrzcie na mojego syna. Ciągle panuje syna, ja w tym momencie już nie mogę powiedzieć, że nie mogę nic zrobić, idę do konfesjonału z odpowiedzi i na mszę świętą i tam jest ciało i krew Pana Jezusa Chrystusa i przejmuję, ja nie mam nic do powiedzenia. Bawer, Aondo-Akaa, wierzę w Boga.